Alleluja. Jestem Artur i jestem członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. A w moim życiu oznacza to tyle, że na moją prośbę Jezus Chrystus zmienia moje życie. Zmienia moje otoczenie, zmienia moją rodzinę, zmienia moje patrzenie na świat. Siadłem kiedyś na łóżku, modliłem się i buntowałem się przeciwko temu, że nie jestem w stanie sobie poradzić, że alkohol jest wszędzie tam, gdzie się pojawiam. I że ja sam trochę sobie z nim zaczynam nie radzić. Nie chodzi tutaj o to, że upijałem się, tylko że praktycznie codziennie miałem z nim styczność. Codziennie go piłem, bo tak bardzo wszedł w nawyk pewnych spotkań, stał się pewnym rytuałem. I z doświadczeń mojego domu między innymi wiedziałem, do czego to prowadzi. Więc stwierdziłem nie, ale że nie chcę tego, ale sam nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Po prostu poprosiłem Chrystusa: Panie, Ty to zmieniasz, proszę Cię, a ja nie piję alkoholu i modlę się. Czy ja spełniam swoją część krucjaty wyzwolenia człowieka? Chociaż często jestem w tym niewierny, bo ta modlitwa, stałość modlitwy jest bardzo trudna, ale mimo to, że Chrystus zmienia to wszystko. Zmienił moich przyjaciół bardzo szybko dzięki tej krucjacie. Zmienia mój dom. Zmienia też mnie, bardzo mnie zmienia. Moje postawy, moje patrzenie. Myślę, że czasami też mają jakąś przyzwoitość i odwagę. Jezus Chrystus zmienia świat dookoła mnie, a to wszystko jest konsekwencją tej jednej decyzji. Ja podjąłem się bardzo małych rzeczy. Nie picie alkoholu i modlitwy. Bardzo się tego bałem. A teraz widzę, że to nie jest rzecz wielka. Czasami tak, trzeba powiedzieć nie, ale nie jest to rzecz, której nie potrafiłby człowiek. Ale o wiele ważniejsze jest to, jak wielkie rzeczy uczynił w tym wszystkim Jezus Chrystus dla mnie. Jak zmienia świat wokół mnie. Jak robi to, o co go poprosiłem. I za to wszystko chwała Panu.